Cześć, siemanko, witam was serdecznie na kanale Family Guy w Manor Lords. Dzień dobry państwu, witam was serdecznie. Kontynuujemy tutaj naszą rozbudowę Torunia i okolic. Jak widzicie, Toruń nam się fajnie rozrósł. Tu już za dużo chat nie damy, aczkolwiek coś jeszcze dojdzie, no i prawdopodobnie otoczymy go palisadą tudzież murem. No, tutaj będzie trzeba coś jeszcze porozbudowywać. Dodaliśmy mnóstwo pól, więc myślę, że z tego będziemy w stanie wyżywić naszą populację. Tam właśnie trwają żniwa, mamy wrzesień. No i oprócz tego mamy ten nasz ciechocinek podtoruński, który będzie tutaj wioską górniczą, który nam się fajnie rozwija, ale potrzebuje jeszcze zarobku z faktorii, żeby pobudować fajnie kopalnie. I wtedy, żeby móc te szyby pobudować w nich, nie? Także tutaj niech się dzieje, co ma się dziać. Natomiast garść informacji będzie, bo dowiedziałem się od displaya, że będzie update, będzie patch do Minorka i jest na Steamie co nieco na temat tego patcha. Ja zaraz wam coś tutaj o tym patchu opowiem. I tak myślę, że z momentem, kiedy wejdzie ten patch, to prawdopodobnie będzie trzeba nową rozgrywkę zacząć i możliwe, że ja wtedy sobie zacznę, ale weźmiemy sobie ciut trudniejszy poziom, najwyżej będą nas tam atakować, palić i tak dalej, i tak dalej. To będzie z nowości, słuchajcie, z nowości, no to wiadomo, jakieś tam naprawienie jakichś podstawowych bugów, które zostały wykryte. Cóż my tu mamy, coś odnośnie wymiany. Okay, będziemy dostać chyba jakąś informację odnośnie zakończonej transakcji. Przeskoczy na silnik Unreal Engine 5, czyli możemy się spodziewać, że gra będzie jeszcze ładniejsza. Mają dojść nam kusznicy, bo widzę, że to jest model kusznika Crossbows. Są nowe portrety naszych możnowładców, jeden żeński, jeden męski. I to chyba najfajniejsze, najważniejsze aktualnie. Słuchajcie, to będą jeziorka, tudzież stawy, które będą zamarzać oczywiście na zimę, także fajnie, będzie się to pokrywało lodem, no i będzie można łowić ryby w tychże stawach, także ciekawe, mam nadzieję, że to będzie dodatkowe źródło żywności i że nam to ułatwi zdecydowanie rozgrywkę. Dobrze, to tyle słowem wstępu i nadchodzącego patcha, informacji o nadchodzącym patchu. Torun się nam ładnie tutaj fajnie otoczył tymi chatkami, dobrze byłoby je upgrade'ować oczywiście. Możemy. Cudnie. Cudnie razy dwa. To nam skoczy na wyższy level. Te fajnie też byłoby dać wyżej. Te już nie możemy. Dlaczego nie możemy? Bo brakuje nam desek. Aha, ale piwo wszystko jest. Fajnie. Hajsu trochę mało. No ale no, kupujemy teraz też jęczmień, nie jęczmień. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Jedzenia mamy bardzo mało, co mnie no, mocno niepokoi. I tak sobie ostatnio pomyślałem, chociaż tu już mam jagody wyczyszczone do zera. I tu jest pucha. Czy by jeszcze jednej chaty zbieraczy nie zrobić? Chociaż teraz mamy sporo pszenicy. To wszystko będzie później wymłócone. Jęczmienia też mamy dużo. Fajnie, podoba mi się to. Cieszy mnie to bardzo. Tutaj działamy z mąką. Ziarna na razie nie mamy wcale, ale to się wszystko zmieni. Więc być może te piekarnie nam to trochę bujną, bo w tym momencie mamy zero chleba, a mieliśmy już naprawdę bardzo fajnie, jeżeli chodzi o chlebek. Nie wiem, czy tu by nie postawić kolejnych chat z sadami. Te będą miały chyba ogródki, tak kombinowałem. Zobaczymy. No fajnie, bo tu pracują. To mi się bardzo podoba. Tu jeszcze mamy nawet miejsce na zatrudnienie kogoś. No zobaczymy, co to z tego wyniknie. Jak to wygląda tutaj w naszym ciechocinku? Jak to tutaj jest? Pokażcie mi, no też zarobek na razie jest taki skąpy, bym powiedział. Także przyspieszmy to troszkę. Mam tu tych ludzi. Piżarnia w Toruniu, parcela mieszkalna poziom pierwszy jest pełna? Się da ulepszyć jeszcze niespełnione wymagania, ale to jest parcela mieszkalna, to nie. O, tu ładnie pola obrobili. Teraz tylko te plony znoście, póki nie pada, bo tu widzę chmury idą. Mam nadzieję, że zdążą to wszystko poznosić. Patrzcie, ile mamy. Ile jęczmienia i ile pszenicy. Myślę, że na razie handel można byłoby... Chociaż on się sam wstrzyma, bo ja go ustawiłem na pewien poziom, więc dopóki to będzie na tym poziomie, to on się tam będzie zachowawczo... Znaczy, nie będą tego zakupować nasi handlarze, więc jest ok.
Tutaj może dociągniemy jeszcze chaty do samego wejścia, czy nie? No i zaczyna padać. Jajajaj, zbiorą, nie zbiorą tych plonów. Zmarnuje się mnóstwo plonów. Zbierać to szybciutko, szybciutko, prędziutko. Nie ma kto tego pozbierać, tak? Cudnie. I będzie po plonach, zobaczcie. I tu zostały plony i tam. No ci tu idą całą chmarą. I tu plony na polach. O, niedobrze. Niedobrze, niedobrze. Już mamy jeden kaplonu. To mi się podoba. Tu już się ruszyło, ale to głównie jabłka, mięso, jaja. Też nie ma jakiegoś szału. Zbierajcie, zbierajcie. Zbierajcie, bo to przemaka wszystko. Ludzie. Szybciutko, szybciutko. No coś tam jeszcze zbierają. Lnu też jest sporo, więc fajnie. Mam nadzieję, że to, co mam tu pokazywane, to już jest to zmagazynowane, a nie wszystko łącznie, bo jak jeżeli wszystko łącznie, no to kicha będzie. Nie skończyli nawet żniwować. Dobra, zobaczymy, co to z tego wyniknie. Niespełnione wymagania. Nieprawda. Coś zarobiliśmy nawet. Te się nam nie rozbudowują? Nie rozbudowują się, bo nie mamy desek. Czemuż nie mamy desek? Proszę mi te deski dać. Prędziutko, prędziutko. Tu jak się targ rozhulał. Opa. Jak cień pada, hop, hop. No lecimy to na przyspieszeniu. No chciałbym te deski jak najprędzej. No i są, już powinno to zadziałać normalnie. Cyk, ulepszymy. I tego nie ulepszymy, bo znowu nie mamy desek. Trzy jeszcze są potrzebne, więc... O nie, gdzieś poszły. Czego oni tu zużywają te deski? Może do handlu i teraz nie pamiętam. Ja sprzedaję chyba też. Nie pamiętam, kurczę. Tak dawno to ustawiałem. Dwie deseczki. Kończy się jedzenie. Nie może być. Gdzie się kończy jedzenie? Gdzie, chocinku? Kończyło się nam jedzenie. Niemożliwe. Dobra, tu gdzieś była chatka myśliwych. I nie namierzę. Chata zbieraczy. Teraz to idzie zima, to mi ten jeden więcej tu nic nie da w tej chacie. A oni zostali bez żywności. Bardzo niedobrze, słuchajcie, bardzo niedobrze. Kupić też za bardzo nie kupimy. Mamy jedzenia na miesiąc, czyli coś się musiało pojawić. Dobra, muszą sobie jakoś z tym poradzić, trudno. Będę im nic podsyłał tu aktualnie ze stolicy. Muszą sobie radzić sami. Jakoś sobie myślą poradzą. My mamy teraz tutaj zagwozdkę większą. Weź mi to przyspiesz. Dwie deski cały czas. Słabo. Mamy tu sporo tej pszenicy, więc liczę, że to się fajnie nam przełoży na ten chlebek. Ale ziarna jest cały czas zero. Jagód mało, jabłek, no jaj trochę jest i mięsa, ale czy to nam wystarczy, żeśmy przetrwali zimę? Myślę, że może nam nie wystarczyć. Desek też ubywa. Dobra. Danina monarsza zwiększona, kolejny raz. Jakaś rodzinka nam dołączyła. To odrzucimy ją tu na przyszły sezon, nam się przyda z pewnością. Nawet dwie dorzuci. A co tam? Patrzcie, zima, ale oni orzą, także dobrze, to mi się podoba. No nie bardzo teraz mogę co zrobić. Tutaj chciałbym to żelazo móc wydobywać. Tym żelazem bym sobie też mógł handlować, wtedy fajnie. Ale na razie no jest to, no jest to do zbudowania w sumie. Teraz tak, to jest 25, my potrzebujemy, jak dobrze pamiętam, znaczy jest 20, potrzebujemy chyba 25. 50 potrzeba na ten szyb, a nie można monetek przysyłać. Chwilę nam się tutaj z tym zejdzie. Niestety. Jeszcze tu mamy gospodarstwo, ale ono też ma pełne obłożenie. Dobra, na razie tu mnie głodują. Też szału nie ma. Tu mi zaraz, mi cały czas głodują. Najwyżej pouciekają, nie? W najgorszej możliwej sytuacji. To będzie mięso i muszą wytrzymać z jajkami, bo warzyw też tutaj nie pozyskują. Mógłbym jedną większą chatę gdzieś zbudować ze sadem. Ale czy to ma sens?
Nie wiem, nie wiem, powiem, że to ciężki listopad, a gdzie tu jeszcze zimę przetrwać? Muszą sobie poradzić. Tu na razie ich zostawimy samych sobie, niech sobie radzą. A ja być może bym w końcu zaczął coś robić, a nie tylko przyglądać się im tutaj jak mrówkom. Wytyczymy sobie, słuchajcie. Tak. Bym chciał zbudować palisadę. Mała stajnia, duży spichlerz. Tu mamy posiadłość, dobra. Ludzie, podatki ogólne. Otwórz architekta, dobra. Cóż my tu mamy? Mury i bramy. Watownia, wieża garnizonowa. To też będzie desek potrzebowało bardzo, bardzo dużo. Poborty już mamy. Czyli cóż, byśmy zaczęli sobie od ratowni, żeby zwiększyć nam tutaj zasięg. Sobie tak, o. I za bardzo się mimo wszystko nie wysunę, słuchajcie, więc. Dobra, tu możemy dać kolejną. I tam mi to się wszystko zepsuje, tak coś czuję. Tu damy sobie kolejną. Chodzi o to, że musimy się wydostać poza te granice tutaj, którąkolwiek ze stron. Tutaj sobie dam. Tutaj. Ale tu wszędzie mam chaty i to mi nie pozwala się przebić. Będziemy kombinować w tym. Żeby to już. Nie mogę tego potwierdzić, bo co, bo nie mam ten koszt budowy i nie stać mnie. No i to jest. Ech. Ale no, jak to bym chciał resetnąć, to co? Work in progress, to okej, okay, super, super. I co, nie mogę tego teraz usunąć? Ja to mógłbym. Nie mogę tego tu zostawić na w życiu. Usuń umieszczony moduł. Alt, pyk, dobra. Aha, i kolejny bym chciał gdzieś tu usunąć. Dalej to kosztuje mnóstwo hajsów. Cały czas mam, patrzcie, 70 na 49. Dlaczego? Tu niby umieścić, wybierz umieszczony moduł, obróć wybrany moduł. Więcej tych czatowni tu przecież nie mam, więc. Czuję, że nie uda nam się tego torunia obudować. Tu jest jedna, ok. Teraz mamy koszt budowy. Ja sobie potwierdzę i niech to się wybuduje. Będziemy najwyżej tymi etapami to robili. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A, ja wiem, gdzie te deski, słuchajcie, szły. One szły na bieżącą rozbudowę. Dajemy sobie i takie nam fajne tutaj centrum powstało, Torunia, powiedzmy. No tu niestety się nie dało nic zrobić, no ale będziemy mieli taki pseudo-park. Bierzmy to. Cały czas mi się nie podoba ta liczba jedzenia, a jest bardzo dużo pszenicy. Jest już ziarno i pojawia się mąka, więc niech te piekarnie zaczną nam działać, więc oni tutaj muszą młócić. Nie ma innej opcji, że nie młócą. W tej chwili akurat nikt nie młóci. Ech, dobrze. Zobaczymy, co to nam przyniesie. Ta zima. Czy ją przetrwamy? Na bank. Kto to bym się nie obawiał. Otóż to wygląda obłędnie. To jest taka gra właśnie, że tu za bardzo nie trzeba się skupiać, myśleć, przejmować. Tylko budować i cieszyć się tym, co powstaje po prostu. Taki totalny chillout, taki mega relaks można złapać przy tej gierce. No i to jest super, moi drodzy. Taka gra, jakiej
Rodzina jest głodna? No nie może być. Tu macie łowców, to na nich zrzucić trzeba winę. Przecież nie ja wasz pan i władca. Mam w obozie jednego pracownika, to i może i ciężko mu być odławiać zwierzynę. Zarobiliście coś, ale za mało zarobiliście, no. Handlujemy teraz tutaj czymś? Mam nadzieję, że nie, bo ja może te wszystkie jagody... Wysłałem im wszystkie jagody tam. Dobra, weźmy to. Nic. Nic. Stąd teraz też już lepiej, żeby nic nie wysyłać. Karawane jest. Nic. Kurczaki. Nic i nic. Na razie nie handlujemy. Dobrze, teraz zobaczmy posiadłości. Bym chciał zbudować czatownię. I 5 kamienia na to jeszcze potrzeba. O, no to tu będzie ciekawie, moi drodzy. No dobra, a jak mam wieżę garnizonową i której nie zbuduję niestety? O. Nie, wieżę garnizonową zbudowałbym. No mi też mocno jakoś wcale. No i nie zbuduję, bo nie mam desek. Jak mi zbudują najpierw to, będziemy etapami budować. Jakoś trzeba sobie z tym poradzić. Są niezadowoleni, bo nie ma czego? Nie wiadomo. Jedzenia na targu nie ma. No to się nie dziwię, że są wkurzeni. Być może by trzeba było jeszcze piekarnię dodać jakąś. Jak... A, już tyle przetłukli tej pszenicy? No mam tego ziarna, ale... To jest Słuczarski, Kowalski, Krawiecki. Możliwością powiększenia. Piekarnia. Mam kuski. Tu mam piekarnię też. Browar. Warsztat Krawiecki. Tu wszystko jest zagospodarowane, słuchajcie. Krawiecki. Tu kolega Łuczarski. Kaletniczy. No to wy byście musieli. Wy się dopiero rozbudowujecie. Ale ty, on, ty też mi tu nie porządzisz. Też piekarni mi nie zrobisz, bo nie mamy desek. Ech, ciężki los tych ludzi w średniowieczu, ciężki. Będę miał wielki głód pewnie i tu, i tu. Przewińmy tą zimę jak najprędzej. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Normalnie się napiję kawy, bo przejąłem się tak losem moich mieszkańców. W ogóle was przepraszam, bo jak czasem może być tak, że... Bo mam ustawione bramki szumu na mikrofonie i czasem może być tak, że ja sobie, wiecie, jak się na czymś skupię, tu zamyślę, sobie głośno myślę, mam mrocząc pod nosem, czego nie powinienem robić podczas nagrywania. I czasem się to zdarzy tak, że to momratanie jest na tyle ciche, jak ja sobie tam coś gadam, że mikrofon tego nie wychwytuje w całości i może ucinać końcówki zdania, czy też końcówki słowa w wypowiedzi, bo jest po prostu za cicho i wtedy ta bramka szumów tam zamyka to, nie? Także was za to przepraszam, bo w poprzednim odcinku na pewno takie rzeczy się działy. Mam nadzieję, że w tym działy się nie będą, ale pewności nie mam. A bramek szumu nic tam nie przestawiałem, nie zmieniałem, więc różnie to może być. Tak patrzę, czy by tych chat też nie ulepszyć, ale to już by było chyba za grubo. Dobra, przespacerujmy się troszkę. Po tym naszym Toruniu. Mega się rozrosło, co? Patrząc wstecz na pierwszy odcinek, jest potencjał na naprawdę potężne miasto w przyszłości. To prawda, Toruń chyba z tyłu co kojarzę został założony przez krzyżaków, nie uwłaczając oczywiście Torunianom, bo ja Toruń kocham serduszkiem całym, ale gdzieś tam chyba, patrząc w fakty historyczne, to jednak krzyżacy byli założycielami Torunia. Są ruiny Zamku Krzyżackiego, bardzo piękne swoją drogą. Można do dzisiaj podziwiać nad Wisłą w Toruniu, ale miasto jak najbardziej polskie.
I dało nam Kopernika, i dało nam Piernika, także całkiem sporo wniosło do Polski. Przejdziemy sobie, patrzcie, tędy przez podwórze u Janka. O, na kościółek. Tu z kościółka na targ. W Trzebiatowie jest podobny, że jest kościółek i przy kościele jest targowisko takie. Tylko właśnie, ten ma trochę tu wystawione, ten ma trochę tak, to dziwnie działa wszystko. Bez sensu totalnie. Zasrają tych tutaj trakanów, a to wcale wydajne nie jest, bo każdy chce być kupcem, każdy chce mieć swój interes tam. Nie mają co robić. Idziemy, zobaczymy może z bliska, czy budują nam tą czatownię, czy nie. Nie, ale to spore jest. O, to jest, to jest chata taka. To tak się chaty pobudowały? Chyba tak. Ej, ciekawie. Z tyłu to nie, ale tu od przodu to wyszło całkiem ciekawie architektonicznie. Patrz. Jeden do drugiego przytulony. Co prawda gdzieś tam okiennice pozasłaniane przez to. Ale wyszło. Taki trochę styl skandynawski bym powiedział, nie? Taki wielki dom, woza, coś. Ciekawie to wygląda. Ja kiedyś z Lego próbowałem budować właśnie takie średniowieczne budowle. Różnie mi to wychodziło. No, nie bardzo, powiedzmy, cierpliwość miałem. Aczkolwiek coś tam sobie grzebałem. Do dzisiaj czasem tam próbuję sobie coś z Lego składać, ale to zazwyczaj przy okazji zabawy z dziećmi przy klockach. I no, czasem gdzieś tam sam sobie coś złożę, ale teraz to już jest tak, że jak nawet kupię sobie jakiś model z Lego, no to jeżeli uda mi się go samemu złożyć bez ingerencji dzieci czy też małżonki, które też lubi składać Lego, no to jest tak, że ja go złożę i on w ciągu chwili jest już rozebrany i roztargany przez dzieci, więc wiecie jak to jest. Mamy te nasze stajnie. No i dobra, no i sobie tu obiegu i tyle, no. Wyskakujemy. Głód. Oj, to gruby głód tam musi być. Może by im coś przesłać, co? To weźmy, spróbujmy. Nie wiem, czy wy tego muła w końcu macie, czy nie, więc ja sobie spróbuję stąd. Mimo, że tu mam mało, no ale nie mam serca jednak was tak głodzić. Wyślij do Ciechocinka, słuchaj. Co my tu mamy? Trochę jagód mamy, wyślijmy im tych jagód. Nie dużo bym chciał, ale trochę im wyślijmy, trudno. Co od nich weźmiemy? W zamian za te jagody? O właśnie, nie mamy co za bardzo wziąć. Oni desek nie produkują jako takich. Weźmy drewno opałowe, no i tyle. Ktoś nam tu chyba zmarł. Kurczę, tyle niby było ziarna i wszystkiego, a wcale nam się to nie przełożyło. No mam trochę mąki, ale wcale nam się to nie przełożyło na wypiekanie chleba. Przyspieszmy, ten luty przyjdzie, marzec, wiosna, lepsze czasy. Jagody wrócą na krzaki. Może coś tam wtedy z tego będzie. Magazyn jest pełny w Toruniu. Czy wybrałem tu, no bo chcę to żelazo i tą glinę. Bym miał nieograniczony dostęp do tych złóż i bym z tego ciągnął ile wlezie, nie? No, ale to jeszcze potrzebuje trochę monet. Czy się najpierw pójdzie żelazo i wszystko od razu na sprzedaż początkowo. Chciałem powiedzieć sprzedaż i przemiał jednocześnie. I wyszło sprzedał. Ech. A nasi zbieracze jagód tu? Też cię dodam od razu, bo tu jak się zacznie nam wiosna, to wy od razu musicie działać. Od razu na maksa. Nie ma to tamto. Wy to samo. Dycha. Kurczę, dzikich zwierząt jest 9. I na razie lipa, czekamy. Coś tam przyjechało chyba, bo odjedli. To jest, nic, słuchajcie. Tu już trzeba byłoby zaraz wstrzymać, bo te jagody pójdą jak szalone. Ale to znowu tym opał zabiorę, co też nie jest dobre. To opału oni mają, dobra. Wiemy. To tak jeszcze można by spróbować pohandlować. Tak, karawan. Stoi jakiś konik. Osiołek czy coś. Zobaczymy co z tego będzie. Na razie topnieje. No i w tej aktualizacji jakby nam doszły te stawy, jeziorka, to fajnie. Troszkę nam to znowu wpłynie na planowanie gdzieś tam zabudowy miejskiej, no bo będziemy mieli plamy wody. Będzie trzeba to uwzględniać, ale może być całkiem spoko opcja. Tym bardziej, że no będziemy mieli kolejne źródło pożywienia, więc jak ryby to i wędzarnie fajnie jakby były, prawda?
Też dobra opcja, dobre pole na przyszłość, na jakiś rozwój. Cieszy to bardzo, jak mamy takie update'y, jak twórca cały czas przy produkcie jest, przy tym produktem się zajmuje, rozwija nam grę, bo mógłby stwierdzić, że a zarobiłem co swoje i teraz w dupie. Bardziej, że to cały tytuł został dosyć ciepło przyjęty, ale chłop dalej tam nad tym pracuje. To jest po prostu rewelacja. Dobra, przywieźliśmy im trochę jagód. Ja już bym nie chciał im więcej tych jagód wozić, więc sobie tutaj to zatrzymamy. Tutaj nic. Tak naprawdę to nic nie zrobiłem w tym dzisiejszym odcinku poza oglądaniem naszych tutaj tych dwóch wioseczek. Już sami powinni teraz jagody pozyskiwać, bo już się pojawiły. Jest was tu czworo, także zbierajcie. Wy zaraz będziecie polować. No i tutaj musicie mi zarabiać ten hajs, bo inaczej to będzie ciężko. Natomiast tutaj, no jagody jagodami, tak nie mam ludzi, żeby tam więcej tych. To jest nierozwinięte? Wow, tak w centrum miasta chatka jest nierozbujana, to niedobrze. To zbudowali tą strażnicę? Się tu niby buduje cały czas, okej. Ile ja mam tego kamienia? A mam tu jeszcze trochę kamienia na zapas, więc nie będzie tragedii. Płody są, więc czemu nikt tego tak nie buduje? Znaczy ktoś buduje, ale strasznie powolnie. Tu nam las aż wyrósł. A ten tutaj sieje, ten las coś tam sieje. Deszczowy marzec. Brzydki. Tutaj chociaż coś się przepala. Tego węgla malutko mamy. Ale patrzcie, mięso, warzywka skoczyły, chlebek skoczył, jagody przybywają, jaja, chlebek. Robimy zapasy, robimy. Jabłuszka to nam później skoczą. Ale chleba poszło. 314 ziarna, 100 coś mąki, no jakieś 400 mąki mamy około, powiedzmy. Nie ma tragedii, no ale szału też nie ma, nie? A nasza dymarka tu w ogóle pracuje? Pewnie nie. Kuźnia nie pracuje. Głodownia, a gdzie ja postawiłem dymarkę? Tu postawiłem dymarkę, która też nie pracuje. Trzeba było kolejnych ludzi, to kolejne kurcze. Gęby do wyżywienia. Ale tu zrobimy coś jeszcze z zasadami, słuchajcie. Hop. Jakby to tu. Tak, jakoś to zrobił. I dziwny by miał ten stat, nie podoba mi się. Pol tak, o. Jak zbudujesz tu chatę, czy tu, zróbmy sobie tu ścieżeczkę, zróbmy sobie ścieżeczkę. Jak zbudują tą chatę, to zrobimy tam sad. Danina monarsza zwiększona po raz kolejny. Oni wstydu nie mają. Dobrze, no jest jagód w opór, więc proszę mi to zbierać na maksa. Ja tu w tych spichlerzach pewnie też. No nie, mam, ale nie mam fulla zatrudnionego, ale coś tam ludzi mam zatrudnionych. No. Wiadomo, że chciałoby się tego mieć wszystkiego więcej. Ale to wszystko po kolei, prawda? Tu na szczęście już mamy żywność. Potrzebujemy zarabiać. Tu potrzebujemy zarabiać, moi drodzy. 38. Zanim ja to postawię, to nimi. Chociaż to złoże jest bardzo bogate, więc okej. Moglibyśmy już dać sobie odkrywkę. Teczkę. Czyli tu z tej ścieżki, myślę, to wypuścimy sobie. Tak. Będzie odkrywka, to teraz by trzeba było też chat kilka dorobić. Myślę, że tu w ten. O. Kurczę, to nie takie kilka, trochę tych chat tu wyjdzie z tego, no ale dobra, niech będzie. Niech działają, niech pracują, pozyskują. Co my tu mamy? Buty. Okej.
Okej. My tym chyba tylko handlowaliśmy, czy nie? Garbarnia robi skóry. Więc ten teoretycznie może mi te skóry... Co ja tu sprzedaję? Muszę się zorientować. Skóry bym mógł, płótna. Skóry mam, wywożę. Nie dotyczy, bo nie mam szlaku, który będzie kosztował 6 dyszek. Ale coś tam handluje, więc załóżmy, że on te skóry sprzedaje, nie? Parcela w Ciechocinku ukończona. Szybko! Szybko, słuchajcie, zapasy przez tą pogodę. Ale to co oni te zapasy na zewnątrz trzymają? Co oni są, niepoważni jacyś? Dawaj mi tych jagód więcej. Co to jest te 50 jagód? Do spichlerza. Marsz. Potrzebuję znowuż ludzi do pracy. Zabierzemy sobie stąd. Hop. Po jednym. Dodamy to do spichlerza. Dobra, i ten jeden budowniczy niech sobie tutaj działa. Już nam czerwiec aż wskoczył. Patrz, jak to się buduje. Bywa nam rodzin, dobrze. Tu już się pobudowało. O, proszę. Nie no, zrobimy tak. I od razu wrzucamy to w handel. Słuchajcie. Czy my możemy sprzedawać rudę żelaza? Wyjdzie na to, że nie. O, żeby było ciekawiej. Możemy sprzedawać rudę żelaza. Zbierzemy od razu wywóz. Ile ja chcę zostawić sobie? O, niech będzie, że 20. A reszta niech idzie na sprzedaż. Od razu. Po 3? Nie, nie ma tragedii. Tam już jeden sobie będzie kopał. Super. Także coś się chociaż udało zrobić. No i ten Ciechocinek nam tu podrośnie. Zobaczcie, tu kolejne chaty dojdą. No i spoko będzie. Taka mieścina, wieś mi tutaj wystarczy. Nie będziemy świrować za bardzo. Natomiast ty tu, mój drogi, czy ty się w końcu rozbudowałeś? Ty się nie rozbudowałeś, ty masz za dużo na głowie. Tu jest nawet nieruszone, niezaczęte. Tu idzie jakaś droga, dokąd? A, to jest ta z sadu, dobra, nieistotne. Tu jakaś zawija, nam skręca, to warto byłoby ją też dokończyć. O właśnie. Wy tu na polach macie już, będzie kosić. Pszenica poszła, ziarno jest, mąka jest, także ja was proszę, działajcie, działajcie. Czemu te piekarnie nie chcą działać? Dobra, no mam nadzieję, że to się bujnie. Patrzymy, kolejny miesiąc mocno deszczowy, lipiec tym razem. Daje nam się wyznaki, ciemno, okrutnie. Ech, słuchajcie, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Za dużo tu nie zrobiłem. W zasadzie to nic takiego. No tyle, że ta kopalnia żelaza w Ciechocinku powstała. Co mnie cieszy, no bo będzie coś na handel, plus będziemy mieli nieograniczone dostawy tego żelaza. Natomiast mówię, no tutaj na tej mapie, na tej wsi tutaj, no nie wiem, gminie, województwie, no tutaj, tej krainie, będziemy grali, myślę, tylko do wyjścia tego patcha. I jak wyjdzie patch, to wtedy sobie na nowo zaplanujemy i zbudujemy jakąś wieś, miasteczko, już wtedy z tymi stawami, jeziorami, na innym silniku graficznym. Także myślę, że będzie warto zaczekać. Mamy już drugiego do pracy, hop. I tu można byłoby, słuchajcie, od razu odkrywkę, ja wiem, że już powiedziałem, że kończę, a ja dalej jestem, ale jeszcze szybką odkrywkę gliny bym sobie zbudował. O, więc właśnie. Dziwnie ta droga by musiała tędy iść. Pójdzie sobie tędy. I tu już będzie zaplanowane, mam nadzieję, że oni mi to tutaj wybudują. No i tak naprawdę to już za dużo, że to do roboty nie zostało. Tyle, że trzeba byłoby kolejne regiony zajmować, no i w kółko robić to samo. A nie musimy się tu bronić, więc powiedzmy, że to już nie będzie takie super zajmujące. Chociaż. O, wyczyścili mi tu jagody do zera, słuchajcie. Koruń ma bardzo kiepską sytuację, jeżeli chodzi o żarełko. Tu bardzo przydałaby się dodatkowa piekarnia. Chcemy zrobić, bo nie ma desek. Czemu nie ma desek? Cały czas nie ma desek. Ej.
No nic, dobrze, może to się jakoś rozwiąże. Nie ma co przedłużać. Tym oto pięknym tutaj pejzażem żegnam Was z dzisiejszego odcinka. Na dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia następnym razem. Hej!